ten początek. Dobra. Ok, no to teraz myślę, że jesteśmy live, także generalnie możesz zaczynać. Ja się wyciszam i masz 45 minut na prezentację plus tam ewentualne pytania na Jabber. Dobra, dzięki. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Maciej Anisarowicz i jestem pierwszym prelegentem na pierwszej polskiej online'owej konferencji .NET Conf. Tym samym dziękuję organizatorom za zaproszenie i Wam wszystkim za to, że spędzacie tutaj z nami sobotę. Dziś będę mówił o testach jednostkowych w .NET i skupię się tylko i wyłącznie na praktycznym aspekcie tego zagadnienia, czyli nie będzie PowerPointa, nie będzie żadnych slajdów, nie będzie teorii, będzie tylko Visual Code, ja i wy, wi romantisze. Dzisiaj będę mówił o aspekcie testowania systemów, które mają za zadanie zintegrować się z jakimiś zewnętrznymi innymi systemami. Zanim jednak powiem dokładniej, o czym będę mówił, powiem tylko, że mam przygotowany jeden taki obrazek, który nazwałem Procent Dev Orientation, który pozwoli Wam poznać mnie bardziej niż jakikolwiek slajd o mnie. Więc Wy sobie możecie popatrzeć na obrazek, a ja będę mówił, co będę pisał przez następne około 40 minut. Otóż zadaniem moim jest napisanie biblioteki, która będzie komunikowała się z zewnętrznym systemem. Zewnętrznym systemem w tym przypadku będzie IMDB, czyli Internet Movie Database. Nie jest moim celem stworzenie całkowitej aplikacji jakiejś od zera, ponieważ na to mamy za mało czasu. Chcę po prostu pokazać i zademonstrować, jak ja piszę testy jednostkowe na co dzień i być może komuś to się także do czegoś przyda. Nie są to żadne guidelines, nie jest to jakaś wiedza wyciągnięta z książek, jest to po prostu sposób, w jaki ja piszę testy, do którego dochodziłem przez lata tak naprawdę walki z testami i u mnie to się sprawdza w pracy codziennej. Więc zaczynajmy. System, który będę pisał, ma za zadanie dwie rzeczy. Po pierwsze, muszę móc wyszukać z IMDb filmy, podając tytuł filmu, tudzież jego część i moje klasy będą musiały pobrać szczegóły dotyczące jakiegoś filmu na podstawie jego ID. Wyobraźmy sobie teraz tą sytuację, w której się znaleźliśmy, że jestem programistą, który nie ma zielonego pojęcia o IMDb. Wiem tylko tyle, że muszę z tym się skomunikować. Oczywiście pierwsze, co robię, to wpisanie w Google IMDb API. Po chwili okazuje się, że IMDb nie oferuje żadnego oficjalnego API, albo przynajmniej ja go przez parę minut nie znalazłem, a zamiast tego znalazłem coś takiego. OMDb API pod adresem omdbapi.com. Koleś, który za tym stoi, po prostu ściąga raz na jakiś czas bazę całą z IMDb i udostępnia nam wszystkim po HTTP. Dokumentacja tego jest po pierwsze dość szczątkowa, po drugie jej w sumie nie czytałem. Pokażę, w jaki sposób testy mogą nam pomóc tutaj. Wiem tylko tyle, że cała baza danych znajduje się pod adresem omdbapi.com, że mogę wysłać tam w query stringu parametr s. Jest to część tytułu filmu, który szukam. Albo mogę wysłać parametr i, gdzie podam ID filmu, którym jestem zainteresowany. Pozwoliłem sobie przygotować już tutaj projekt testowy, z którego będziemy korzystać. Jest to zwykłe class library, do którego doinstalowałem tylko nugety. Nuget XUnit. Jest to biblioteka do pisania testów jednostkowych w dotnecie, którą bardzo polecam. I tak naprawdę, jeśli ktoś chce pisać testy jednostkowe w dotnecie, to powinien właśnie pisać je w XUnit. Drugi nuget, który ściągnąłem, to microsoft.net.http. Jest to nuget zawierający klasę HTTP Client, który pozwala na ściąganie, po prostu na komunikację w internecie w sposób bardziej cywilizowany niż Web Request i Web Response, które były dostępne chyba od początku .NET-a. Skoro wiem, że muszę pobrać coś z IMDb, a nie mam pojęcia za bardzo, jak to zrobić,
i znam tylko URL, pod który muszę się dostać, zwykle w takiej sytuacji tworzę sobie po prostu klasę, która może się nazywać na przykład IMDB API Explorations. Zwykle moje testy staram się konstruować w taki sposób, żeby każda klasa z testami miała jedną główną metodę, którą ja nazywam execute. Metoda execute zawiera wszystko, całą logikę, która jest faktycznie testowana. To jednak wtrącę na chwilę kawałek teorii. Część z was pewnie wie, część z was być może nie, że każdy test tak naprawdę składa się z trzech faz. Pierwsza faza to jest faza arrange, czyli jest to faza, w której przygotowujemy całe środowisko do testów. Druga faza to jest act, czyli wykonujemy logikę, którą testujemy. I trzecia faza to jest assert, czyli faza, w której upewniamy się, że faktycznie logika, którą wykonaliśmy, ma takie efekty, jakich się faktycznie spodziewamy. W moim przypadku act prawie zawsze wygląda tak. Jest to po prostu execute i usprawnia to masę rzeczy. Wróćmy do naszego testu, wróćmy do pisania naszych testów. Wiem, że aby otrzymać informacje jakieś z tego OMDB, muszę dostać się pod adres http://www.omdb.com z parametrem na przykład s. Tutaj mogę dokleić jakieś własne query, które będę wysyłał do tego API. Będzie to parametr do mojej metody execute. Wiem też, że metoda execute po prostu zwróci mi tekst, który otrzyma w odpowiedzi na to żądanie. Więc tak naprawdę metodą, typem zwracanym przez execute będzie string. Robi to się w bardzo prosty sposób za pomocą tego HTTP client, o którym mówiłem. Wykonuję get na tym URL-u, czekam aż on mi wróci, dobieram się do odpowiedzi, traktuję ją jako stringa i czekam, aż zostanie to potraktowane jako string. Zwrócę w tej chwili to i już. Jaki może być pierwszy test, jaki chciałbym napisać? Tak naprawdę ta moja klasa, IMDB API Explorations, będzie moją wewnętrzną dokumentacją tego API, z którym rozmawiam. Tak jak mówiłem, tej dokumentacji, która jest na stronie, nawet nie czytałem i szczerze mówiąc, nie chciałbym zakładać, że ona jest aktualna, że tam się nic nie zmieni. Po prostu chciałbym mieć własną dokumentację w moim kodzie, która jest weryfikowana w momencie uruchomienia testów. Pierwsze, co bym chciał wiedzieć, to że tak naprawdę po wysłaniu takiego żądania ja dostanę jakąś odpowiedź. Znaczy nie zrobiłem literówki pisząc ten adres, że faktycznie tam jakaś usługa czeka niecierpliwie na wszystkie moje żądania i będzie mi na nie odpowiadać. Wyślę więc sobie execute. W tym demie będę wyszukiwał filmów związanych z Batmanem, bo oglądałem ostatnio jeden z nich i był beznadziejny, może znajdę jakiś fajny w rezultatach wyszukiwania. I upewnić się chcę po prostu, że dostanę stamtąd coś, czyli że rezultat będzie niepusty. Wykonam to teraz w ReSharperze, ten test. Test runner ReSharpera mówi mi, że ok, że test przeszedł, czyli faktycznie nie mam błędu w URL-u, coś tam czeka na takie żądania i dostaję jakąś odpowiedź. Jednak jak mogę pisać kolejne testy, czy właściwie jak mogę pisać kolejny kod jakikolwiek, skoro nie mam zielonego pojęcia, co jest zwracane przez tą usługę. Nie muszę wchodzić w przeglądarkę i robić jakichś testowych żądań, nie muszę bawić się fiddlerem, tudzież nie muszę, jak już mówiłem wcześniej, czytać dokumentacji. Wystarczy, że zrobię console write line results. Uruchomię test po raz kolejny. I runner ReSharpera jest o tyle fajny, że wypluwa mi odpowiedź, którą otrzymałem z tego serwisu. Już widzę, że ta odpowiedź nie jest taka, jak się spodziewałem, z tego powodu, że jednak zrobiłem błąd w URL-u. To powinno być OMDB API, a nie OMDB. Wykonuję to jeszcze raz. Jak widać, już pierwszy test pokazuje mi, że moje błędy są wychwytywane automatycznie. Przyklejam sobie wynik działania tego testu do Sublime'a. Na pierwszy rzut oka widać, że jest to JSON, więc sobie to sformatuję jako JSON. I
widać bardzo dobrze, że jest po prostu sobie jakieś pole search, które zawiera tablicę obiektów zawierających szczątkowe informacje o filmach, które mają w tytule Batman. Sam fakt, że ten serwis zwraca mi JSON, chciałbym również udokumentować w moich testach. Zrobię więc kolejny test. Returns JSON response. Po raz kolejny zrobię execute z parametrem Batman. Jeżeli to jest JSON, zakładam, że jest, ale chcę mieć na to dowód w kodzie, dowód, który będzie wykonywany za każdym razem, gdy uruchomię testy, mogę spróbować zdeserializować ten rezultat do dynamika, ponieważ nie mam teraz żadnych klas, które mógłbym tutaj użyć. I chcę się upewnić, że to mi po prostu nie wyrzuci wyjątku za pomocą assert does not throw z XUnit. Uruchomię ten test. I jak się okazuje, test przechodzi, czyli faktycznie mam tam JSON. Możemy teraz zagłębić się trochę bardziej w to, co otrzymaliśmy z tego API. Mamy różne filmy o Batmanie. Między innymi mamy film Batman Returns, który moim zdaniem jest najlepszym filmem o Batmanie. Więc użyjmy jego do badania dalszego, do eksplorowania tego API. Napiszę test, który mówi mi, że Returns Batman Returns. Niefortunna nazwa filmu do metod, do testów, które mają returns w nazwie, ale trudno. Returns Batman Returns among other results when searching for Batman. Wykonuję execute. Szukam Batmana. Mam rezultat. Teraz wiem nawet, że jest to JSON, więc mogę sobie nazwać tę zmienną. Chcę teraz to zdeserializować. Deserializację mam już napisaną. Mogę zrobić extract method, żeby mieć po prostu w teście metodę pomocniczą i nie duplikować tego kodu wszędzie, gdzie chciałbym deserializować JSON-a. Deserialize JSON. Dynamic deserialized object. Gdy spojrzymy na te wyniki wyszukiwania jeszcze raz, widzimy, że jest to obiekt, który ma jedno pole search. Dobiorę się więc do tego pola. Ono zwróci mi domyślnie dynamikę. To jest search results. Ja jednak wiem, że tam siedzi tak naprawdę tablica. Wiem, ponieważ widzę JSON-a przed sobą. Najpierw zajmę się tą częścią testu, czyli among other results. Wiem, czyli assert true, że search results length jest większe od jednego. Wiem też, że gdy wyszukam w tych wynikach wyszukiwania obiektu, którego tytuł jest Batman Returns, to powinienem coś dostać. Powinienem coś dostać, więc upewniam się, że to, co dostałem, nie jest nulem. Teraz mogę udokumentować w swoim teście informacje, które to API mi przysyła. Mogę na przykład upewnić się jeszcze raz w teście, żeby nie było żadnych wątpliwości, że Batman Returns jest tytułem tego filmu. Mogę również upewnić się, że ten film został nakręcony w roku 92 i że tą informację także otrzymałem. Oprócz tego mam kawałek informacji, która będzie kluczowa dla dalszej części dema, ponieważ jest to ID filmu w IMDb. ID filmów IMDb. I tyle. Teraz ten test uruchomię. Zobaczymy, czy faktycznie mi to przeszło. Przeszło. Więc mam powtarzalne, udokumentowane
źródło informacji o dokładnym zachowaniu API, z którego planują skorzystać. Tutaj puryści testowi mogą zżymać się, że koleś napisał jeden test, a w nim jest raz, dwa, trzy, a w nim jest pięć asercji. Jednak odpowiedź mam na to jedną, że lepiej być pragmatykiem niż fanatykiem. Taki test, który w metodzie execute odwołuje się gdzieś do jakiegoś zewnętrznego serwisu, może potencjalnie trwać bardzo długo. Jeżeli ja mam tutaj w jednym teście zamkniętą jakąś całą jedną funkcjonalność, czyli sprawdzenie, że ja otrzymuję takie wyniki wyszukiwania faktycznie, o jakie mi chodzi, to będę czekał długo raz. Jeżeli miałbym to rozbite na 5 testów, to bym czekał długo 5 razy. Więc w tym przypadku moim zdaniem nie jest to żadnym grzechem. OK, możemy na tym etapie powiedzieć, że mamy zamkniętą część testującą nam API do wyszukiwania w IMDB, więc mogę zmienić nazwę tej klasy, na przykład na IMDB Search API Explorations. Dodam sobie kolejną klasę, IMDB Movie Details Explorations, której też będzie metoda execute, która przyjmie IMDB ID, która pójdzie pod ten sam adres http www.omdbapi.com z parametrem i zwróci mi takie samo dokładnie wywołanie HTTP klienta jak poprzednio. Content string. OK. Tutaj także napiszę test upewniający mnie, że to, co dostanę, to jest JSON. Wykonam execute. Tutaj wykorzystam ID filmu, które uzyskałem podczas poprzednich eksploracji tego API, więc będzie to ID do filmu Batman Returns. Coś dostałem i tak naprawdę wykorzystam po raz kolejny tą samą metodę. Zrobię sobie jej copy, wklej, żeby zrobić deserializację z JSON-a. W normalnej sytuacji pewnie bym stworzył jakąś klasę pomocniczą statyczną z taką metodą, żeby nie kopiować tej metody w tej i nazad, ale na chwilę obecną zaakceptujemy, że jest jak jest. Upewnię się także, że to mi nie wyrzuca wyjątku. Uruchomię test. OK, widzę, że jest JSON. Ale tak samo jak poprzednio, skąd ja mam wiedzieć, jakie dalej testy napisać, skoro nie wiem, co ja tutaj tak naprawdę dostaję. Po raz kolejny wypiszę sobie to w konsoli. Skopiuję to sobie do mojego ulubionego Sublime Text. Sformatuję jako JSON. I widzę, że tutaj faktycznie mamy już więcej informacji na temat tego filmu. Mamy aktorów, mamy reżysera, mamy gatunek, mamy nawet URL do plakatu. Możemy zobaczyć, jak wygląda plakat do Batman Returns. Bardzo fajnie, może to nam się kiedyś przydać w przyszłości. Mogę więc napisać kolejny test, który będzie sprawdzał, że faktycznie dostaję takie rezultaty cały czas. Czyli jeżeli zmieni się działanie tego API, to moje testy, które są testami integracyjnymi z tym API w tym przypadku, od razu pokażą mi, że coś jest nie tak i że muszę zmienić swój kod, żeby on nadal działał poprawnie. Napiszę test returns details about Batman returns when given its ID. Po raz kolejny wykonam execute, zrobię deserialize JSON i dostanę obiekt, który jest obiektem Batman returns details. Prawda? Teraz mogę upewnić się po raz kolejny, że
tytułem tego filmu. Będę miał to sprawdzone w tylu miejscach, że nie ma mowy o pomyłce. Tytułem tego filmu na pewno jest Batman Returns. Został on nakręcony w roku 92. Tego dowiem się nie tylko z wyników wyszukiwania, ale również ze szczegółów filmu. Wiem, że reżyserem jest Tim Burton. Co tu jeszcze mamy? Wiem na przykład, że ID tego filmu jest takie, jakiego użyłem, co jest oczywiste, ale mimo wszystko mogę to w teście umieścić. Co ciekawe, wiem, mogę również zobaczyć, jaka jest aktualna ocena tego filmu na IMDb. Aktualnie ta ocena wynosi tylko 7.0. Jednak jeśli ja bym zahardkodował w swoim teście taką wartość, to za kilka lat, gdy dorośnie pokolenie teletubisiów i im się ten film nie spodoba, niestety ocena jego pewnie pójdzie w dół, na przykład do 6.0. I moje testy przestaną przechodzić, mimo tego, że tak naprawdę nadal działają. Więc nie mogę tej wartości zahardkodować u siebie w teście, ale mimo wszystko chciałbym udokumentować możliwość dostania się do tej wartości. Więc co mogę zrobić? Mogę w takim przypadku po prostu zrobić sobie tutaj taki trochę placeholder. Informację taką, że jest pole IMDb rating w tym obiekcie, które nie jest nulem. A dokładnie jaka jest jego wartość, to nie jest do końca istotne. I to właściwie tyle. Wydaje mi się, że w tym momencie mamy zakończoną fazę eksploracji tego API, ponieważ wiemy po pierwsze, w jaki sposób mogę wyszukiwać filmy i co dostaję jako rezultat, oraz w jaki sposób mogę otrzymywać dokładne informacje o danym filmie, jeśli mam jego ID. Uruchomię sobie ten test jeszcze raz, żeby na pewno się upewnić, że on przechodzi. Jest OK. W tej chwili mógłbym przejść do stworzenia bardziej silnie typowanej, można powiedzieć, jakiejś własnej fasady nad całym tym serwisem dostarczającym dane z IMDb. Pierwszym pewnie, co bym chciał uczynić, to jest klasa Movie. Klasa Movie ma tytuł, klasa Movie ma reżysera, klasa Movie ma IMDb Rating, klasa Movie ma rok. No i tyle na przykład wystarczy. Jest jeszcze jedna klasa. Movie Search Result. Tutaj mieliśmy tylko tytuł i ID. Godny uwagi. Poprzenoszę te klasy do osobnych plików. OK. I co teraz? Aktualna wiedza pozwala mi się chwilę zastanowić i dojść do wniosku, że wszystko, co chcę osiągnąć, jest tak naprawdę podzielone na dwie odpowiedzialności. Pierwsza odpowiedzialność to jest niskopoziomowa komunikacja z tym serwisem dostarczającym dane z IMDb, wysyłanie żądań i otrzymywanie z powrotem odpowiedzi HTTP. Druga odpowiedzialność to parsowanie tej odpowiedzi i tworzenie z nich obiektów Movie i Movie Search Result. Oczywiście w takim razie, co zrobię? Stworzę klasę do komunikacji z IMDb. Nazwę ją IMDb Raw Communication. Klasa ta na pewno będzie miała metodę, którą nazwę search. Ona zwróci mi stringa i przyjmie stringa, czyli jakieś query. Na pewno ta klasa będzie miała też metodę details, która przyjmie mi IMDb ID i zwróci również stringa. Czy w tym momencie wiem, jak zaimplementować te metody? Na pewno wiem, ponieważ już to zrobiłem w moich testach. Pierwsza metoda execute w searchu. W klasie testującej search jest po prostu implementacją mojego searcha. Z kolei metoda execute w eksploracji ściągania detali jest moją implementacją details.
W ten sposób moje wcześniejsze eksplorowanie tego API powoli zaczyna nabierać jakichś bardziej sensownych kształtów. Czyli mogę teraz moje testy przekształcić w prawdziwe klasy, które coś robią. Teraz projekt mi się oczywiście nie kompiluje, ponieważ testy mi nie przechodzą, bo powycinałem z nich implementację metod execute. Jak ona powinna wyglądać? Teraz wyszukiwanie to nie jest już tutaj wykorzystanie bezpośrednie HTTP klienta, tylko stworzę sobie obiekt IMD Bureau Communication, wywołam metodę search, przekazując do niej query i zwrócę jej wartość. Podobnie details. Stworzę nowy obiekt, wykonam metodę details i zwrócę efekt działania tej metody. W tym momencie mógłbym uruchomić wszystkie testy ręcznie w ReSharperze jeszcze raz, żeby się upewnić, że to wszystko mi działa i przechodzi, że nic nie zepsułem, de facto tworząc nową klasę, która przejmuje te odpowiedzialności z testów, ale jest to bardzo dobry moment na pokazanie narzędzia nCrunch. Narzędzie nCrunch działa sobie non-stop w tle, mieli mój kod, robię z nim różne cudawianki i uruchamia non-stop w tle wszystkie moje testy, te, które wymagają aktualnie uruchomienia. Niestety jest dość drogie, bo kosztuje chyba tyle co ReSharper, ale mimo wszystko jest bardzo przydatne. Tutaj bez zbytniego wnikania w szczegóły skonfiguruję sobie nCruncha pod ten projekt. OK, nCrunch sobie teraz wszystko mieli. Jak widać, pojawiły się czarne bubki. Pojawiły się teraz w moim kodzie zielone bubki, na przykład w mojej klasie IMD Bureau Communication. Te zielone buby oznaczają, że te linijki kodu są pokryte przechodzącymi testami. Jeśli dopisałbym w tej klasie nową metodę, jakąś tam, która zwraca coś tam, to nCrunch pokaże mi czarne bubki, mówiące hola hola, napisałeś kod, a nie masz do niego żadnych testów. Można też zwrócić uwagę, że niektóre z tych bubek mają takie światełko w środku. To światełko oznacza, zwróć programistą uwagę na to, że ta linijka wykonuje się o wiele dłużej niż wszystkie pozostałe linijki. Najadę myszką i faktycznie widzę, że ta linijka wykonuje się w niektórych testach aż pół sekundy. I faktycznie to może być prawda, ponieważ ta linijka dokładnie wykonuje żądanie HTTP i czeka na jego rezultat. Mało tego, gdy zacznę coś pisać, gdy zmieniam pliki, to widać, że te lampki troszkę przygasają. nCrunch mówi mi, że te linijki były pokryte przechodzącymi testami, ale że teraz kod jest stary i testy są w tle uruchamiane jeszcze raz. Zobaczcie jeszcze raz. Lampki przygasły, testy są teraz uruchamiane i lampki zapaliły się znowu. Testy zostały uruchomione, wszystko jest OK. Teraz mając takie fajne narzędzie i taką niefajną klasę, mogę zająć się refactoringiem. Widzę, że te moje metody w IMD Bureau Communication są prawie że takie same. Pierwsze, co mogę zrobić, to wyjąć na przykład robienie żądania HTTP do osobnej metody. GetHTTP. Tą metodę mogę wykorzystać również w drugiej metodzie. O, tak. Poczekam, aż nCrunch mi się rozkręci, wszystko załapie. OK, lampki są dalej zielone, to znaczy, że taki refactoring, który mi mocno zredukował kod w tej klasie, nie zepsuł nic i wszystko dalej działa. Widzę również, że URL-y są praktycznie takie same w obu metodach, więc mogę sobie ten URL przenieść do tej klasy, do tej metody, która faktycznie wykonuje to żądanie. I dostawać jako parametr tylko query stringa. Tutaj parametrem będzie s plus query. Tutaj parametrem będzie i plus imdb id. Testy mi jednak dalej nie przechodzą, jak widać, ponieważ zepsułem tutaj coś i był zły URL. Naprawiłem teraz URL i testy powinny przechodzić. I tak jest. Teraz ta klasa nie jest już taka straszna. W sumie jest całkiem w porządku. Można więc przejść dalej. Dalej
czyli do kolejnego etapu z tych dwóch etapów, o których mówiłem. Do etapu tworzenia parsera, który weźmie mi dane uzyskane z tego API i stworzy obiekty movie oraz movie search results. Stworzyłem klasę IMDB Data Parser. Na pewno przyda się stworzyć też do niej testy, oczywiście. Ta klasa prawdopodobnie będzie miała dwie metody: parse details oraz parse search results. Zaczniemy od detali. W takim przypadku, gdy testuję jakieś klasy, zwykle implementuję konstruktor w klasie z testami. Konstruktor w klasie z testami XUnit oznacza, że ten kod wykona się przed każdym testem, czyli że mogę wrzucić tam jakąś wspólną dla wszystkich testów inicjalizację całego środowiska. W tym przypadku będzie to stworzenie nowej instancji mojego parsera. Stworzę też metodę execute, która mi zwróci movie z jakiegoś JSON-a. Parse details. Oczywiście ta metoda jeszcze nie istnieje, więc mi się projekt nie kompiluje, więc ją sobie wygeneruję. OK. Teraz chciałbym się upewnić, że ten parser stworzy mi obiekt movie z odpowiednim tytułem. Warto zwrócić uwagę, że tutaj rozbiję już testy na bardziej, na takie badające bardziej szczegółowe, na mniejsze. Rozbiję testy na mniejsze, o tak. Parses movie title. Wykonam metodę execute, jednak z czym? Tutaj warto zwrócić uwagę również na to, że będziemy testować umiejętność parsera do parsowania tekstu, który już mamy tak naprawdę ściągnięty. Mamy go w moim Sublime'ie. Nie musimy tutaj za każdym razem wędrować do zewnętrznego serwisu i pobierać tych samych danych over and over again. Wystarczy, że zapiszę sobie to, co tutaj mam. Zapiszę sobie tego JSON-a na pulpicie. Jako details.txt. Zapiszę sobie także na przyszłość wyniki wyszukiwania w pliku search.txt. Dodam sobie te pliki do projektu, na przykład w katalogu test data, add existing item i ustawię na nich we właściwościach build action na embedded resource. W tym momencie, jak prawdopodobnie wszyscy wiecie, po skompilowaniu, coś mi się nie kompiluje, okej, nieważne. Po skompilowaniu te pliki są wrzucone jako część mojej DLL-ki testowej. One się nie będą nigdzie walały na dysku, po prostu znajdują się w środku w mojej DLL-ce, do której i do nich mogę się tutaj dobrać. W jaki sposób? Nie jest to tematem tej prezentacji, więc po prostu sobie skopiuję i wkleję klasę pomocniczą, która mi to robi. Użyjemy manifest resource stream z aktualnego assembly. Wykorzystamy klasę embedded resources, weźmiemy z niej resource, który nazywa się details.txt. Czy to się zgadza? Tak, to się zgadza. To mi zwróci mój film. Mój film Batman Returns. Upewnimy się, że tytuł tego filmu to faktycznie Batman Returns. Po raz kolejny. Napiszę kolejny test, który sprawdzi, czy poprawnie parsujemy rok. Parses movie year. Rozbiłem testy na mniejsze, dlatego że nic mnie teraz to nie kosztuje. Każdy test działa w jednym procesie. Nie ma żadnej komunikacji z zewnętrznymi mechanizmami. I tak naprawdę wykonanie takiego testu trwa
ułamek sekundy, więc mogę ich sobie zrobić tutaj choćby 1000. Zrobimy jeszcze test, który sprawdza, czy otrzymujemy odpowiedniego reżysera. Director powinien być Tim Burton. Oczywiście testy nam nie przechodzą. Uruchomię je również w ReSharperze. W ReSharperze także nie będą nam przechodziły. Z bardzo prostego powodu. Dostajemy wyjątek Not Implemented Exception. Dostajemy ten wyjątek w IMDB Data Parser, dlatego że metoda nie jest zaimplementowana oczywiście. Pierwsze co zrobimy to zdeserializujemy tego JSON-a. To samo jak robiliśmy w testach. Zapamiętam sobie to w jakimś obiekcie. I teraz z tego obiektu chciałbym stworzyć nowy film, new movie. Tytułem będzie coś, co siedzi w title. Rokiem będzie coś, co siedzi w year. Tylko trzeba to będzie sparsować, ponieważ będzie to pewnie string. Mamy jeszcze reżysera. OK. Czy teraz testy nam przejdą? Tak, teraz testy nam przechodzą. Mamy więc skończony etap parsowania pojedynczego filmu. Tutaj można na chwilę pomyśleć, czy można zrobić to jakoś lepiej, ładniej. Wydaje mi się, że możemy spróbować. Spróbujmy zdeserializować ten JSON bezpośrednio do movie. Do typu movie. I zwróćmy efekt takiej deserializacji. Poczekajmy, aż nCrunch nam przetworzy wszystkie zmiany. Wydaje się, że tak, że jest OK. Dlatego mając najpierw działającą implementację, która zajęła ileś tam linii kodu, mogę ją teraz usunąć i dzięki testom wiem, że działa tak samo. Zredukowaliśmy to do implementacji jednolinijkowej. Dla pewności uruchomię te testy jeszcze w ReSharperze. Tutaj zwracam uwagę na to, że niektóre testrunnery czasem ich wyniki różnią się między sobą, o tak. Więc warto uruchamiać testy zarówno z oficjalnego runnera XUnit z konsoli, warto uruchamiać je w ReSharperze, warto dodatkowo puszczać sobie nCruncha w tle. Czasem dostajemy false positives, czasem dostajemy false negatives. W każdym razie uruchamiajmy te testy jak tylko na tyle sposobów, na ile to jest możliwe. Wydaje mi się, że moglibyśmy teraz jeszcze pokazać testowanie parsowania wyników wyszukiwania, ale prawdopodobnie nie ma to większego sensu, ponieważ cała procedura będzie wyglądała bardzo podobnie. Więc przejdę do podsumowania. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że eksploracja i zapisywanie naszej wiedzy odnośnie jakichś zewnętrznych systemów w naszych testach jest warte więcej niż czytanie dokumentacji. Z tego względu, że dokumentacja może się zmienić, my jej nie przeczytamy jeszcze raz i nasz system przestanie nagle działać. Z kolei testy upewniają nas w tym, że jeżeli zmieni się jakaś implementacja tego zewnętrznego systemu, na przykład będziemy dostawali inne dane, dajmy na to w szczegółach filmu, to nasze testy się wywalą. Oprócz tego zwróciłem uwagę, że warto podchodzić do pisania testów jednostkowych pragmatycznie. Nie podążać ślepo za jakimiś tam wytycznymi, które ktoś sobie wymyślił, ponieważ czasem inna droga, nierekomendowana, jest lepsza. Pokazałem też, że testy mogą pełnić rolę, która pomaga nam poznawać nowe biblioteki, poznawać nowe API, uczyć się tak naprawdę nowych rozwiązań. I są one na to lepszym sposobem niż pisanie dziesiątków jednorazowych konsolowych aplikacji, których pozbywamy się zaraz po zweryfikowaniu jakichś naszych oczekiwań. Dodatkowo pokazałem tip, w jaki sposób możemy zminimalizować komunikację z zewnętrznymi systemami, pisząc z nimi integrację, po prostu poprzez przechwycenie tego, co one nam dostarczają i wrzucenie tego jako input do naszych testów.
Oprócz tego pokazałem narzędzia takie jak ReSharper i EnCrunch. Dzięki nim ja jestem o wiele szczęśliwszym człowiekiem. Mam nadzieję, że wy będziecie także. I na sam koniec chciałbym prosić o feedback do tej prezentacji. Co było ok, co było nie ok, szczególnie co było nie ok. Szczerze mówiąc, przygotowałem na tą konferencję ze 4 razy więcej materiału niż teraz powiedziałem. Dopiero później, gdy realistycznie spojrzałem na to, ile mam czasu na mówienie, okazało się, że tylko ten aspekt mogę poruszyć na oficjalnej części konferencji. Jeśli byłoby takie zapotrzebowanie, to być może nagrałbym jeszcze ze 3-4 odcinki o podobnej tematyce, pokazujące, jak testować na przykład komunikację z bazą danych, czy jak testować aplikację www. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. I z tego, co wiem, to teraz będą jakieś pytania. Ok, widzę. Dostałem pytanie. W tym przykładzie komunikujemy się z zewnętrznym API. Czy to nie jest przykład testu integracyjnego? Od Adriana. Tak, to jest przykład testu integracyjnego. Z tym, że nie widzę, szczerze mówiąc, wielkiego sensu w rozróżnianiu testów jednostkowych od testów integracyjnych, ponieważ one pełnią tak naprawdę taką samą rolę. Po pierwsze, pozwalają nam sprawdzić, czy nasz kod działa poprawnie. Po drugie, pozwalają nam napisać ten kod szybciej. A jedyna różnica, jaką ja u siebie stosuję między testami typowo jednostkowymi a testami integracyjnymi, jest umieszczenie ich w 2 osobnych projektach. W tym celu po prostu robię 2 osobne projekty z testami. Jedne są uruchamiane non-stop przez EnCrunch, a na przykład EnCrunch u mnie osobiście na maszynie nie uruchamia testów integracyjnych. Drugie pytanie od Immortal. Jeśli martwimy się o wydajność, to może execute mogło być częścią fixture setup, wywołać raz na potrzeby wszystkich testów. Tak mogłoby być, jednak ja osobiście lubię trzymać tą część ACT w samym teście. Na przykład takie frameworki jak MSpec pozwalają nam na wykonanie tylko raz takiej akcji i później uruchamianie testów na jej wyniku. Jednak mimo wszystko XUnit bardziej do mnie przemawia. Mimo tego, że kiedyś na blogu pisałem, że MSpec jest taki świetny, to jednak stosuję XUnit. Łukasz, wartość rating string. Szczerze mówiąc, nie bardzo rozumiem pytania. Chodzi o to, że prawdopodobnie, że IMDB rating jest stringiem. No tak, jest stringiem. Zależy, co byśmy chcieli później robić z tą wartością. W kolejnych, że tak powiem, odcinkach ja po prostu wyświetlałem to na stronie www, więc nie ma potrzeby robienia z tego jakiegoś decimala czy czegokolwiek innego, ponieważ zamiana string na decimal w tym przypadku tylko i wyłącznie zwiększyłaby możliwość, zwiększyłoby obszar, w którym mogę dostać jakiś błąd. A błędów nie robimy. Co testować w aplikacjach CRUD? Jest to ciężkie pytanie, co testować w aplikacjach CRUD. To zależy. Ja lubię podchodzić do testów jednostkowych dość, tak jak mówiłem, pragmatycznie. I o ile staram się zwykle stosować TDD, to dla jakichś naprawdę banalnych przypadków nie widzę wielkiego sensu w pisaniu testów do zwykłego selecta czy do zwykłego inserta. Jak podchodzisz do testów jednostkowych w projektach z legacy code? Szczerze mówiąc, na szczęście nie mam wielkiego, nie mam wielkiej styczności z projektami z legacy code. Dlatego no, nie wiem w sumie, jak się do tego ustosunkować. Na pewno odradzałbym pisanie testów na hura do całego tego legacy code, który sobie jest i działa. Ponieważ to nam zabije możliwość rozwoju tego systemu na długi czas. Moja rekomendacja byłaby taka, żeby rozpoczynać otestowywać taki system, który utrzymujemy. Po pierwsze, gdy dodajemy nową funkcjonalność, wtedy możemy postarać się napisać jakieś testy, zanim tą funkcjonalność dodamy. To nam może rozprzestrzenić się trochę na cały obszar tego projektu i trochę usprawnić kod. Po drugie, to właściwie jest moim zdaniem konieczność, pisać test jednostkowy w przypadku, w którym dostaniemy zgłoszenie buga. Piszemy test jednostkowy, który pokazuje nam, że ten bug faktycznie jest.
nad tym testem możemy spędzić o wiele dłużej niż na samym fixie, ale jeśli będziemy przy zgłoszeniach bugów dodawać nowe testy, to będzie ich coraz więcej, dzięki czemu test, dzięki czemu kod w utrzymywanym projekcie też będzie stawał się coraz lepszy. Łukasz, jak z wydajnością nCrunch w dużych solucjach, projektach? Szczerze mówiąc, nCruncha używałem w dwóch projektach raptem. Żaden z nich nie jest strasznie wielki i strasznie duży. nCrunch potrafi czasem przymulić trochę, jednak to zależy, jak go skonfigurujemy. Jeśli damy mu tylko jeden wątek, to prawdopodobnie nawet nie zauważymy, że coś takiego nam sobie w tle chodzi. Po prostu testy będą się wykonywały w nim wolniej. Oprócz tego jest takie ustawienie, które pozwala na skonfigurowanie, jak często nCrunch ma wykonywać testy. Na przykład możemy sobie ustawić, że nCrunch traktuje plik jako zmodyfikowany dopiero 500 milisekund, czy dopiero sekundę po tym, jak faktycznie wciśniemy przycisk na klawiaturze. Dzięki temu nie wywołujemy całego cyklu kompilacji w nCrunchu, jeśli piszemy kod i jeśli wciskamy tych przycisków 100 na sekundę. Kamorcinek. Co gdyby ten film nagle znikł? Może tutaj nie zniknie, ale w innych API nie zawsze możesz być pewnym, że ktoś nie zmieni zwracanych danych. Oczywiście, że tak. Dlatego właśnie bardzo dobrze, że mamy sobie tutaj... Znaczy, że mamy po prostu tutaj testy. Jeśli ten film zniknie z tej bazy i mój test do pobierania detali zwróci nula, to wywali mi się po prostu test. I zobaczę, że gdzieś tutaj dostałem null reference exception. Wtedy będę musiał przepisać testy na jakimś innym filmie. Mario24. Co jeżeli zmieni się zwracany JSON, a tam ciągle będzie się stosować JSON z plików TXT? To jest sytuacja, która prawdopodobnie może się zmienić. Dlatego też mamy testy do klasy IMDB Raw Communication. Te testy integracyjne sprawdzają nam, czy faktycznie otrzymujemy takie dane, jakich oczekujemy. Więc jeśli zmieni się API, to będą nam dalej działać testy do parsera tych JSON-ów, które mamy sobie wkompilowane w projekt, ale wywalą nam się testy integracyjne z systemem, z którym się łączymy. Dalej, Łukasz, czy do testowania parsera nie lepiej było skorzystać z mocków? Ja staram się z mocków nie korzystać teraz prawie wcale, ponieważ po wieloletnich doświadczeniach mogę powiedzieć, że one często powodują więcej problemu niż korzyści. Staram się pisać własne implementacje, które wrzucam do testów, jeśli jest to obiekt, który jest wykorzystywany w wielu testach. Jeśli jest jakiś prosty obiekcik, który sobie wykorzystuję w jednym teście, wtedy tak, korzystam z mocka, wykorzystuję wtedy Fake It Easy bibliotekę, ale staram się robić to jak najrzadziej. I Jacbar, czy Continuous Tests może zastąpić z powodzeniem nCrunch? Chodzi prawdopodobnie o projekt Grega Younga, Mighty Moose, przynajmniej dla mnie jest on znany pod tą nazwą. Nie, ten projekt niestety nie może zastąpić nCruncha. Ja dawałem jemu szansę kilkukrotnie. Raz tylko udało mi się go zainstalować porządnie, ale i tak wtedy mój komputer po prostu umarł, nie dało się zupełnie pracować. Mighty Moose jest bardzo fajny, jeśli chodzi o teorię, jednak w praktyce nie sprawdza się zupełnie i nie są to tylko moje doświadczenia. A bardzo szkoda, bo takie osoby jak Greg Young prawdopodobnie są w stanie zapewnić nam lepsze projekty. Niestety tym razem potrzeba tutaj więcej pracy. Z tym, że przyznam się, że ostatnio testowałem może z pół roku temu ten projekt, więc może teraz to się jakoś zmieniło. Łukasz 1. Czy do testowania ORM plus DB używasz również XUnit? Tak. Z tym, że... Tak, z tym, że do takich testów w aktualnym przynajmniej projekcie i prawdopodobnie w przyszłych też tak będzie, ponieważ to się bardzo dobrze sprawdza, wykorzystuję Simple Data i często używam jego in-memory adaptera dla olbrzymiej większości testów. Tym bardziej, że w Simple Data w kolejnej wersji ten in-memory adapter, czyli symulator bazy danych w pamięci, będzie faktyczną bazą danych, a nie tylko słownikiem na słowniku, jak jest to teraz, więc będzie bardziej można na nim polegać. Gutek.
Pytanko, serio? I potem mamy pisać testy dla każdego runnera? To mała porażka trochę, wiem, to już robiłem. Testy dla każdego runnera, tego niestety nie zrozumiałem. Sorry, Gutek. FX Slave. Jaka jest popularność Ngrunch w firmach? Nowinka czy raczej powszechnie używany? Ja szczerze mówiąc nie znam nikogo poza mną i Gutkiem i Robertem ode mnie z Ultrico, kto używa Ngruncha. Dlatego, że jest niestety cholernie drogi, jeśli popatrzymy na polskie warunki i na jego cenę. Wcześniej był, wiem, bardziej popularny, kiedy był darmowy, ale jak jego twórca narzucił taką cenę, no to niestety olbrzymia liczba programistów z niego wypadła. Łukasz, jak z tym typem Dynamics, którego korzystałeś do JSONa? Jak z typem Dynamics? Sorry, tego też nie rozumiem. To do mnie w ogóle pytanie. Aha, kontynuacja pytania. Lubisz go, czy może jest najlepszy? To Jason. Nie jest tak, że lubię, po prostu tak tutaj wybrałem. Nie za bardzo wiem, szczerze mówiąc, jaka byłaby alternatywa. Jeśli bym wykorzystywał JSON.NET, czego w tym demie nie robię, mógłbym wtedy używać ich wewnętrznych struktur, jak JArray czy JElement, czy jakoś tak. Prawdopodobnie mógłbym to użyć, ale nie wiem, szczerze mówiąc, po prostu używam tego, co działa i tutaj nie jest to specjalnie ważne, czego użyłem. Ważne, że działa. Czy jeszcze coś więcej? Ok, Maciek, to chyba wszystkie pytania. Ok, dziękuję w takim razie. Wielkie dzięki za prezentację, bardzo ciekawie i treściwie. Także ja teraz wyłączam już broadcast.